Opowieści o wierze. Święta z koszmarami. Siła modlitwy. Czyta Sylwia nie zapominajka. Moje wnuki na pewno jeszcze nieraz mnie zaskoczą. Kiedy zbliżały się święta. Córka zadzwoniła do mnie z prośbą. Szukujemy wigilję z kilkunastu osób i nie wiem w co ręce włożyć. Marudziła a Janek z Basią cały czas tylko zawadzają. Czy mogłabym ich do ciebie podrzucić na przedświąteczny weekend? Uśmiechnęłam się pod nosem. Biedna jola nie dawała sobie rady z przygotowaniami przy dwójce dzieci. Kiedyś musiałam sobie radzić z nią i starszym rodzeństwem, i przygotowywaniami pod okiem mojej bardzo wymagającej teściowej. Ale przecież nie zamierzałam odmówić pomocy córce, a sobie towarzystwa mojej wnucząc. Dlatego też w piątkowe popołudnie odebrałam Jasia i Basie ze szkoły i zabrałam do siebie na weekend. Chłodźcie szybko! U babci trzeba ubrać chujinkę! Poganiałam je z uśmiechem. Kątem oka zauważyłam, że dzieci spojrzały na siebie i zgodnie przewróciły oczami. To jest nudne! oznajmiła Basia. Więc pomożecie mi piec ciasta, ta propozycja spotkała się z odrobinę większym entuzjazmem. Spędziliśmy zatem większość popołudnia pochyleni nad wypiekami, omorusani masą czekoladową i ciastem. Nawet basia, która czasami zachowuje się już jak zbuntowana na małolatka, uśmiechała się promiennie dekorując nasze słodkości. Ale kiedy nadszedł wieczór. Dzieciaki wróciły do swojego ulubionego zajęcia. Usiadły na kanapie z nosami w telefonach, i nie docierało do nich absolutnie nic. Postanowiłam dać im spokój. Skoro rodzice nie wykazywali woli, by ukrócić te złe zwyczaje, mnie się pewnie też nie uda. Usiadłam obok nich z książką i po chwili pokłonęła mnie lektura. A co tam masz? usłyszałam głos Jasia i podniosłam wzrok. Nie kierował tego pytania do mnie. wnuczek zerkał z ciekawością przez ramię siostry, która oglądała coś na ekranie swojego telefonu. Krampus powiedziała z podziwem diabeł, który w Boże Narodzenie przychodzi po niegrzeczne dzieci, je porywa. Co ty opowiadasz? żachnęłam się nie ma niczego takiego. Ale tu mówią, że jest tak zaprotestowała Basia. Napisali o tym nawet artykuł dodała stanowczo. Jakby słowo artykuł wyłączało możliwość dalszej dyskusji. Nie ma żadnego krampusa. Do dzieci przychodzi Święty Mikołaj i jeśli są niegrzeczne, to daj im rózgę, powiedziałam. Basia wzruszyła ramionami i podała swój telefon Jasiowi, który wpatrywał się w ekran z zapartym tchem. Z małego głośniczka dobiegały jakieś krzyki i głosy po niemiecku. W końcu też pochyliłam się nad smartfonem, ale szybko się odsunęłam. Straszna postać diabła pląsała na tle płonącej choinki, goniąc jakieś dziecko. – Proszę to natychmiast wyłączyć – zarządziłam. – Idziemy zaraz spać. Przerażonej wizją potwora z internetu dzieci nie mogły spokojnie spać w nocy. W końcu udało mi się zapędzić burczące i narzekające dzieci do łóżka. Mogłam odpocząć przed telewizorem. Jestem nocnym Markiem, więc postanowiłam jeszcze trochę posiedzieć, oglądając jakiś niemądry film. Główny bohater właśnie miał poznać prawdę o swojej przeszłości, gdy nagle ciszę mojego mieszkania przeszył upiorny krzyk. Jasiu! Zerwałam się z miejsca i pobiegłam do sypialni, gdzie spały dzieci. Kiedy włączyłam światło w pokoju, znalazłam je skulone pod kołdrą. — Do Krampus! — krzyczał przerażony Jaś. — Głupi jesteś! — piszczała Basia, która wyglądała na równie wystraszoną. — Nie ma czegoś takiego! — To co się czai za oknem? — wyschnęłam ciężko. Podejrzewałam, że to się tak skończy. Podeszłam do okna i wyjrzałam na ciemne podwórko. Oczywiście nie dostrzegłam tam żadnego rogatego diabła. Ale, ale on tam jest, zaprotestował po raz kolejny Jaś. Wiem przecież. Ale skąd ta pewność, że to Krampus? Zainteresowałam się. Bo, bo ja byłem niegrzeczny, odpowiedział w końcu. Jest u mnie w klasie taki jeden marcin i. To nie był Krampus, pisnęła znowu Basia. Wyschnęłam ciężko. Zostawił wam zapaloną lampkę. Postarajcie się zasnąć. Jeszcze nie ma Bożego Narodzenia, prawda? A ten diabeł pewnie nie przychodzi wcześniej. Przytaknęły jakby to tłumaczenie naprawdę miało jakikolwiek sens. W końcu pozwoliły mi wyjść z pokoju i wrócić do mojego filmu. Ale w telewizji zobaczyłam już tylko napisy końcowe. Hm. Zanim poszłam spać, sporo myślałam o Krampusie. Że tak przestraszył moje wnuki. W końcu postanowiłam coś z tym zrobić. Nie podobało mi się, że dzieci wierzą w jakieś zabobony z internetu, ale być może dałoby się to trochę wykorzystać. Dlatego też z samego rana zagoniłam je do porządków w domu i ubierania choinki. Wyjaśniłam, że skoro tak się boją dziwnego potwora, powinny zadbać o bilans dobrych uczynków. Później zabrałam je do mojego kościoła gdzie można już było podziwiać piękną szopkę Bożonarodzeniową. Dzieci z podziwem wpatrywały się w ruchome figurki. Później kiedy wróciliśmy do domu, zaczęliśmy robić paczki dla maluchów z mojej parafii. To zdjęcie, w które się, to zajęcie, w które angażuje się co roku. Teraz dzięki małym pomocnikom uwinęłam się z obowiązkami jeszcze szybciej. Wnuki patrzyły na rezultaty swojej pracy z zadowoleniem i dumą. Dobre uczynki przed świętami są najważniejsze, powiedziała im poważnie. Nie ze strachu przed jakimś diabłem, tylko z miłości blizniego. Ja się budził się w nocy, wciąż przerażony wizją Krampusa za oknem, ale tym razem szybko zasnął z powrotem, uspokojony, że jest pod dobrą opieką. W niedzielę poszliśmy razem na msze, a po obiedzie przyjechała moja córka z mężem. Już możemy cię odciążyć. Powiedziała Jola z zadowoleniem. Zabierzemy dzieci do domu. Kiedy ja i z Basią poszli się pakować, dosadnie dałam Joli do zrozumienia, co myślę o przywiązaniu dzieciaków do smartfona i braku jakiejkolwiek kontroli nad treściami, które oglądają. Oboje z Krzyśkiem zwiesili głowy i pokornie przyznali mi rację, obiecując poprawę. W tym momencie wnuczek wpadł do pokoju ze swoim wielkim plecakiem. Mamuś, jak wrócimy do domu, to mogę na chwilę iść do Marcina? zapytał. Chcę mu złożyć życzenia i przeprosić, bo byłem dla niego niemiły. Poczułam, że robi mi się cieplej na sercu. Może i dzieci są zaślepione technologią i czasami dają wiarę zupełnie niepotrzebnym informacjom, ale dają, dalej mają dobre, czyste serca. Aniela.